Czym dokarmić zwierzęta w łazienkach? Siema Akuku. Jesteśmy w łazienkach. Ja już taki brudny jestem, że go mówię, kurde, trzeba się iść okąpać. I tu księżniczka mi mówi, że kurde, do łazienek idziemy. Trzymaj to wszystko i idziemy do łazienek. Filmuj te łazienki. Jakieś piękne kwiatki rosną. Kwiatki tu rosną. Jakieś takie piękne. No i co? I o, tam jest wiewiórka. Chodź, idziemy sfilmować wiewiórkę. Stoi sobie na drzewie. Ale nie wiadomo, czy będzie widać. Już zeszła. Stoi na drzewie, ale powiedziałam, nie? Bryka sobie po trawie, nie wiadomo, czy widać. Coś tam ma w pyszczku. Patrzcie, co pija. Patrzcie, co pija. No ty co? Co, Basieńka? Nic nie mamy dla ciebie. Ona by przyszła do nas pewnie i z ręki coś wzięła, zjadła, ale widzisz, nie wzięliśmy nawet orzeszka. Ale ona coś je, wyciąga sobie z dziupli coś i rąbie. To ma zbunkrowane coś. Co ty to jesz dobrego? Orzechy włoskie? Kto mi je fajnie. Nakarmili cię już dzisiaj, tak? No. Boisz się, ty się nie boisz. No nie bój się, no. Nie, tak ukłótnij, no. No, się... nie bój się. My tu po polsku godzimy wszyscy. Ona po śląsku nie rozumie. Co ty to zajadasz tam fajnego? A ona ma na uchu jakiś chip. Ty. Co ty? Jakoś dziura ma w uchu i jakiś chip. No. Ty, naprawdę, poczipowali wiewiórki, wiecie co? To już jest szczyt wszystkiego. Poszła lepiej do góry, bo się wstydzi, nie chce tego chipa pokazać. Poczipowali wiewiórki, tego jeszcze nie grali, słuchajcie. O, nie wiem, czy będzie widać, ale wspina się coraz wyżej. Żeby ją ktoś do Niemiec nie ukradł, dlatego. Dobra, na razie wyszliśmy takim bocznym wejściem. Tu nic nie będzie ciekawego, ale jak coś będzie wartego pokazania, na przykład jak jakaś tam Coca-Cola pije, stara... rzadko kiedy. Oranżeria czy coś, to włączymy. No, spacerujemy na nogach. Spacerujemy, no, łazimy po łazienkach. Generalnie takie są alejki, trochę zieleni, płuca miasta, nie? Wiadomo. No i tyle, potem pokażemy wam płac na wodzie, oranżerię. I coś tam może, jakąś baśkę rudą złapiemy. Ona ma taką sklerozę jak ja, coś zapomniała gdzie schowała i nie wie, szuka. Patrzcie się tego. Staszek tu siedzi. Staszek Wyspiański. No taki. Zaciszne miejsce. Za Staszkiem, kurde. No. Zaciszne miejsce za Staszkiem. Ho, ho, ho. Ale tu zaciszne miejsce, naprawdę. No to siadamy, siadamy. Chodź, chodź. Siadamy. Już ci zostawiłem. Siadamy, siedzimy na zacisznym miejscu. Jakiś pałac na wodzie tu jest. To jest amfiteatr, tak? Amfiteatr to jest. Prosto. A prosto to jest. Co to są za jakie? To nie wiemy. Ja na przykład nie wiem. Ten ma gołębia na głowie. Ten jaki siedzi taki trochę puklaty. Tu jakiś inkszy z winogronami. Tam jakiś dzioboł, dziobolski. Półno taki dzioboł. A niebo dzisiaj takie zachmurzone mamy. Niebo mamy zachmurzone, a tam jest syna. Tu król lew.
Ten pierun się nie oblikł, patrzcie, nie oblikł się. Całe dupsko mu widać. Kto to takiego diabła tu posiadł? Co to za jaki pierun jest? Taki pierun. Tu jakieś, ale pozakrywane mają to wszystko, to dobrze, bo to kurde, wiecie, wstyd. Wstyd jak diabli. Zegar słoneczny, kurde, tu mamy. Anno Domino. Diabli wiedzą którego. Fajny tam. Gondola, tu jest gondola. Z łabędziem. Fajnie tu jest pod nią, podoba mi się. Posprzątane, nie ma za dużo marasu. Może karpie być. Kiedyś pływały, ale teraz nie widać. Kto pływał? Karpie. Karpie pływały kiedyś. Ale to woda to jest normalne, to się woda, wiesz, zmienia kolor wody. Dobra, mamy tutaj pałac na wodzie, tak zwany. Gadaj coś. Bo ja się na tym nie znam. Co mam gadać? Poniatowski no. Tam mieszkał. Poniatowski tam mieszkał. Jeszcze odkurzacz zostawił tam na rusztowanie. No. Szukałem karpi w tej wodzie, ale nie widać. Nie, bo to wiecie jak jest. Może jakbyśmy mieli chleb porzucali, to wtedy by... Tam paw idzie, zobacz. No idzie paw. Trzy nawet, tam trzeci jest jeszcze. Trzeci i czwarty jest w tej klocce taki tam. Tam się modla. Cztery pawie. Śmigają. Tam u góry w tym oknie jest pawie pióro, patrzcie jakie długaśne. Nie wiem czy to będzie widać, bo to jest kurde światło przebija, przebitki są. Jakiś bem, ale nie powiem wam kto to był. Bo ja się na tym nie znam. Idziemy do Muzeum Jeździectwa obejrzeć, ale do środka się chyba nie będziemy wbijać. Jakiś strażniczek tam siedzi. Muzeum Jeździectwa. Mapka. No tu jest mapka. Bo oni zawsze go dają łazienki. Łazienki, ja tu specjalnie przyjechał prysznic wziąć. Albo do wanny się wpakować. Pałac na wyspie. Królewska Legnalewia. Tak pomału poleca. No w oranżerii, no palmiarnia. Tak, to byliśmy. Wezer siedziba o, widzisz, na 27, tam się trzeba wbić. Z tym pogoda, z tym, jak on się nazywa, ten na D taki jak był. I Hopek, co tak długo wszystkich pozdrawił. 27, tam idziemy teraz do niego. Ja mu tam swoje powiem.